W sobotę 23 lutego piłkarze wągrowieckiej Nielby zagrali mecz sparingowy z trzecioligowym GKS Dopiewo. Żółto-czarni objęli prowadzenie w 21 minucie. W pole karne dogrywał Jakub Mrozik. Bramkarza gości pokonał Łukasz Jasiński. W drugiej połowie wynik meczu na 2-0 po podaniu od Jana Wiśniewskiego ustalił napastnik Łukasz Spławski. A i teraz poszło. Kogo? Jest! Nie! Pięknie! Piękna akcja! Widzisz, to był asystę? Piękna akcja! Sparingowy mecz za nami, to już drugi w tym tygodniu. W końcu tego meczu to już było widać po nas trochę zmęczenia, bo obciążenia były w tygodniu jeszcze mocne, a dwa sparingi zagraliśmy w tym tygodniu. Ale dobry mecz z naszej strony, wygrany mecz z naszej strony. Kolejny mecz na 0 z tyłu, dwie bramki strzelone. Gdybyśmy odrobinę skuteczniej zagrali, moglibyśmy się pokusić o jeszcze fajniejsze, jeszcze lepsze zwycięstwo. Fajna organizacja gry w obronie, nie dopuściliśmy rywali do takich klarownych, stuprocentowych sytuacji. Fajnie się będzie dalej pracowało. Cieszy gra na 0. Cieszy gra, pozytywna gra przede wszystkim. Całego zespołu widać, że to już się jakoś tam scala. Z meczu na mecz wyglądamy coraz lepiej. Każdy wie mniej więcej, co ma robić na boisku. Nie ma dużo hałasu. Po prostu te efekty pracy tego półtora miesięcznego na razie przygotowania. Nawet 48 godzin nie mieliśmy przerwy, bo graliśmy z Polkowicami w czwartek. Teraz już od rana, wcześniej rano graliśmy już z Dopiewem. No na pewno, był to ciężki okres, ale to jest właśnie ten okres, gdzie trzeba zrobić tą pracę fizyczną. A tak dzisiaj wygrywamy dwa mecze, gramy na zero przede wszystkim z tyłu i to cieszy. Okej.